2, 3. Mit meiner Kunst erobere ich die ganze Welt. Oho, 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 mit meiner Kunst erobere ich die ganze Welt. Oho, ja, ja, jawohl. Cześć, Adolf. Cześć, Herman. Co dziś malujesz? Motylki. Całe? Z powyrywanymi skrzydełkami. O co chodzi? Dzwonił Stalin. Czego chce ten brutal? Chce napaść na Polskę i pyta, czy się przyłączysz. Polska? A gdzie to jest? No, obok. To tam gdzie mieszkają Polacy? No, są słabi, nie mają samolotów, a ich przywódcą jest jakiś grzyb. Ryc, Kmig, pamiętam go. Podobały mu się moje motylki. No to jak, napadamy czy nie? No nie. A nie moglibyśmy napaść na Bułgarię? Nie. Dlaczego? Bułgaria jest za daleko. Możemy napadać po sąsiedzku. A co ci zrobiła Bułgaria? Nie chcieli wystawy moich obrazów, świnie. To tak jak Anglicy. Francuzi. Czesi. Austriacy. Mongołowie. Meksykanie. Masajowie. Göring? Tak, mein Führer? Co mam odpowiedzieć Stalinowi? Mówi, że możemy wziąć Polskę 50-50. Kiedy chce napadać? 17 września. Wyślę do nas swojego ministra Matołowa, żeby podpisać ten układ. To my mu wyślemy naszego ministra. Zadzwoń do Ribbentropa. To znaczy, że się zgadzasz, bo... Z Polakami będą kłopoty. Na co dzień są nieznośni, ale uwielbiają, jak się na nich napada. Zaraz nam zrobią ruch oporu i wszyscy się zmienią w partyzantów. A poza tym będą się śmiali z mojej sztuki. Już się śmieją. To dostaliśmy dziś od naszego agenta Klosa. Giera, motyka, piłka, palarz. Przegra wojnę, głupi malarz. Wojnę? Jestem malarzem pokojowym. Dzieci śpiewają to na każdym podwórku. O nie, nie napadamy. Jak ich napadniemy, będzie jeszcze gorzej. Hi. Co cię sprowadza, Ribbentrop? Wodzu, mam złe wieści. Polacy odrzucili nasze ultimatum w sprawie twojej wystawy w Zachęcie. Mimo że zagroziłem, że jak się nie zgodzą, to zaczniemy im zrzucać moje obrazy z samolotu. Tak jest. Powiedziałem, że mogą wystawić twoje obrazy gdziekolwiek, to odpowiedzieli, że na widok motylków bez skrzydełek mają odruch... wymiotne. Nie znalazło się ani jedno miejsce, gdzie mógłbym się powiesić. Niestety, próbowałem wszędzie, nawet na poczcie. Gdzie? Na poczcie, w Gdańsku. Gdańsk? To zdaje się nasze miasto. Ale poczta jest polska. Więc to tak? Wszyscy mnie olewają? Zobaczą. Wszyscy zobaczą moje obrazy. Moje malarstwo jest tego warte. Powiedzcie Stalinowi, że napadamy jutro.
zabierzemy im tę pocztę. I wszystkie inne. Moje motylki będą wisiały na pocztach całej Europy. Potem świata. Wydamy je na pocztówkach. Później przyjdzie czas na znaczki pocztowe. I nie przestaniemy, dopóki wszyscy listonosze nie poznają się na sztuce. Jezu, ale jesteś straszny. Prawie jak w domu.